Partnerem programu Regionale Tête-à-Tête jest antykwariat Pan Paser. Witamy Państwa w kolejnej odsłonie programu Regionale Tête-à-Tête. Państwa i moim gościem Agnieszka Dobkiewicz, dziennikarka, ale przede wszystkim pisarka, która nie boi się trudnych tematów. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Agnieszko, pozwoli, że zanim rozpoczniemy wywiad, ja przypomnę, że w naszym studio zawsze towarzyszy obraz Alfreda Witolda Oruby. Jeśli jesteście zainteresowani tą jego twórczością, podczas wywiadu wyświetla się numer telefonu, z którym możecie skorzystać i dowiedzieć się więcej na temat jego obrazu. Ale przejdźmy do naszego wywiadu, do naszej rozmowy. Jesteś autorką już kilku książek. Ja pamiętam, mieliśmy okazję rozmawiać na dwie z nich wcześniej. Dziewczyny z Gross Rosen i przypomnij mi jeszcze... I Małą Norymbergę, moja pierwsza książka. Małą Norymbergę, którą przeczytałem fragmentami, nie całą. Natomiast czytając ją, poczułem taki komfort, że żyjemy dzisiaj w takich, a nie tamtych czasach. Dokładnie, jest to na pewno jeden z takich wniosków, który płynie z mojej twórczości, że no po prostu dobre czasy nastały. Nie doceniamy tego na pewno. Natomiast też jednocześnie to, co mnie jakby motywuje do mojej pracy, to to, żeby jednak o tym, co się działo, nie zapominać, bo historia, jak wiemy, lubi się powtarzać. Czy przez pryzmat śledzenia i szukania tych wszystkich materiałów źródłowych widzisz zupełnie świat inaczej niż widziałaś go wcześniej? Wiesz, oczywiście, po każdej książce moja wizja rzeczywistości zupełnie się zmienia. Ja się zmieniam, jestem innym człowiekiem. I dzisiaj po trzech książkach, które były bardzo trudnymi publikacjami, na które poświęciłam bardzo dużo czasu, no, nie ma już tamtej osoby, która zaczynała parę lat temu, cztery lata temu, pięć lat temu pracę nad nimi. Miałaś też styczność z niektórymi bohaterami, którzy są w tej książce. Jakie to jest wrażenie poznać osoby, które no, z jednej strony albo doświadczyły Holokaustu, albo z drugiej strony, które były ich jakby uczestnikiem, takim bezpośrednim, w sensie sprawcą? Wiesz co, na początku podchodziłam tak bardzo z wielkim takim... Wiesz, brakowało mi oddechu wręcz, bo wydawało mi się jakby... Teraz już wiem, że to jest jakiś obcy, inny świat. Wiem właśnie dlaczego już teraz, zrozumiem to. Dzisiaj mam już inne spojrzenie. Po prostu to są ludzie, którym los ofiarował więcej straszniej niż nam dzisiaj. Tych osób, które są potomkami, muszę powiedzieć jedną rzecz. Te osoby, z którymi miałam okazję faktycznie rozmawiać, mieć kontakt, nadal utrzymuję ten kontakt, są niezwykle wyjątkowe osoby, naprawdę. Bardzo wrażliwe na los drugiego człowieka, bardzo empatyczne, otwarte. One chcą rozmawiać, chcą uczyć, opowiadać o swoich doświadczeniach, ale żyje też jakby drugie pokolenie, tak? Czyli dzieci tych osób, które również w momencie, kiedy się je pozna, to jest bardzo niesamowite doświadczenie i sprawia coś takiego, że wchodzi się jakby taką szerszą rodzinę. To bardzo, bardzo doświadcza pozytywnie. Człowiek czuje się w tym, co robi, nie taki sam, tylko czuje bardzo duże wsparcie. Ile czasu spędziłaś w samym obozie Gross Rosen, gromadząc materiały do książki? To bardziej w muzeum, bo tam są te materiały, plus oczywiście w Instytucie Pamięci Narodowym, plus Archiwum Państwowe w Kamieńcu Ząbkowickim, ale ojej, to wiesz, to, tak może anegdotą odpowiem na to pytanie. Był taki moment w moim życiu, że kto do mnie dzwonił, to mówiłam, sorry, za chwilę oddzwonię, bo jestem w Gross Rosen. Także ludzie byli już przyzwyczajeni. Teraz już ta częstotliwość jest dużo mniejsza, no bo też jakby troszeczkę odeszłam w tej trzeciej książce, o której mówimy, po żydowskiej, Niewygodna pamięć. Ta tematyka Gross Rosen oczywiście w niej też jest, ale już trochę z innej perspektywy i trochę od niej odeszłam, więc te wizyty są już nie tak intensywne, już nie ma tej pracy na dokumentach. Zanim przejdziemy do książki, ja chciałbym również przypomnieć i porozmawiać z Tobą o teatrze dramatycznym. Tam oczywiście spektakl, który jest natchniony Twoimi publikacjami. Jak do tego doszło, że zaczęliście współpracować i powstało to przedstawienie? To oczywiście ja tu jestem takim małym elementem tego, ale faktycznie był taki moment, kiedy opublikowałam chyba Dziewczyny z Gross Rosen. Ja pojechałam do pana dyrektora Seba Majewskiego
który wtedy był dyrektorem artystycznym naszego teatru, a dzisiaj jest już dyrektorem generalnym. I opowiedziałam mu jakby o tym, co mnie spotkało i o tej rzeczywistości, którą udało mi się doświadczyć, odkryć. I bardzo chciałam jemu jako artyście też tą wizję przekazać, że po to, żeby coś nam właśnie wspólnie nie umknęło. No i faktycznie tak się stało, że gdzieś ta historia dyrektora zainspirowała i w tamtym roku odbyła się premiera spektaklu, który powstał jakby na kanwie tych historii, chociaż jest oczywiście wizją artystyczną Seba Majewskiego. Przejdźmy do książki. Ja pamiętam, kiedy się spotkaliśmy przy dziewczynach z Grozrodem podczas wywiadu. To było chyba nie tak dawno temu. Czy albo ja się mylę, że czas biegnie tak szybko, albo po prostu ta książka tak szybko powstała. Ona jest obszerna. Powiedz mi, jak długo pisałaś, jak długo pracowałaś nad tą książką? Wiesz co, samo pisanie jest taką już kwestią dla mnie trochę techniczną, więc to nie jest ten najbardziej wymagający doświadczenie moment. Dziennikarskie procentuje. Bardzo, bardzo, wiesz, umiesz pracować z tekstem, umiesz tym tekstem zarządzać jakby, umiesz go tak posegregować, te materiały, które masz, że ułatwia to komunikację z potencjalnym czytelnikiem. Tak, na pewno ten warsztat, sprawność pomaga. Natomiast taka największa chyba trudność, że ja mam dzisiaj wrażenie, że ta książka rodziła się we mnie właściwie całe życie, od momentu, kiedy ja przeczytałam książkę Hanny Krali, to jeszcze w szkole średniej, wtedy dopiero zaczęto mówić o żydowskich historiach w Polsce, o bytności Żydów w Polsce, chociaż wtedy jeszcze bardzo nieśmiało. I przeczytałam wtedy, to była chyba lektura obowiązkowa, już Zdążyć przed Panem Bogiem, Hanny Krali. To było bardzo, bardzo dawno, nie pytaj mi kiedy. I myślę, że wtedy się jakby zaczęło to moje zainteresowanie tematyką także żydowską. Szukanie, doświadczanie i ale jakby sam pomysł na taką książkę, on dojrzewał we mnie wiele lat, ale takie, było kilka takich bezpośrednich momentów, że zdecydowałam się właśnie w taki kształt ją ubrać. Między innymi to, że powstała książka po niemieckie Karoliny Kuszyk. I ja sobie pomyślałam, że no dobrze, Dolny Śląsk, zgadzam się, po niemieckie, no ale gdzie w tym wszystkim to po żydowskie? Bo przecież ono też bardzo mocno tutaj zaistniało. A z drugiej strony to, co się dzieje też w Polsce, przede wszystkim wtedy, w momencie, kiedy jakby podjęłam decyzję, że piszę taką książkę, to był 2021 rok i spalenie Statutu Kaliskiego, bardzo haniebne wydarzenie, które odbiło się echem potępienia na całym świecie, bo miało charakter antysemicki i barbarzyński po prostu. Ale też, wiesz, taka historia ta nasza lokalna, którą najbardziej lubię, Dolnośląska, że właśnie pisząc Małą Norymbergę i Dziewczyny z Grozrodem, dotarło do mnie w całej rozciągłości, bo pracowałam na dokumentach, że tak strasznie dużo po II wojnie światowej pojawiło się tutaj ludzi właśnie, którzy pozostali z Grozrodem i jego filii. I to byli ludzie pochodzenia żydowskiego, Żydzie Żydówki z Polski między innymi. I to oni tak naprawdę byli tymi osobami, które gdy Niemcy już opuścili swoje domy, uciekając przed Armią Czerwoną, oni doczekawszy tutaj wyzwolenia, wchodzili do tych poniemieckich domów i to zostali. W pewnym momencie docierały do nich inne grupy Żydów ocalałych, między innymi ze wschodu. I w pewnym momencie na Dolnym Śląsku, nie wiem czy wiesz, ale było ponad 100 tysięcy ludzi pochodzenia żydowskiego i oni tutaj właśnie mieszkali. Dlaczego niewygodna pamięć? No bo jest nam z tym po żydowskim niewygodnie. Generalnie w Polsce... Ale przepraszam, że nie mówimy tutaj o majątku, o... No właśnie to chciałam powiedzieć, bo u nas do tej pory w Polsce po żydowskie to mienie po żydowskie. I to wywołuje po prostu lawinę, całą dyskusję. Każdy na swoich pozycjach się tak blokuje, wyjaśnia. A tutaj jakby zupełnie o coś innego. Dlatego ta niewygodna pamięć, bo pamięć jest też jednym z elementów, którym się zajmuję. I ja jakby poszerzam to pojęcie pożydowskiego. Zmieniam w ogóle jakby rozmowę o tym pożydowskim w Polsce, bo nie da się wymazać blisko tysiącletniej bytności wspólnej Polaków i Żydów po prostu. Te relacje przed wojną zupełnie inaczej wyglądały. Tak, i zajmują się tym badacze, opowiadają o tym, ale potem mnie bardziej interesuje, co się takiego wydarzyło, bo ja jakby od Dolnego Śląska wychodzę, ale wydawnictwo Znak zdecydowało, że jednak książka o tytule pożydowskie to jednak nie powinna być Dolnośląska już książka, tylko jednak ogólnopolska. No i faktycznie ja ruszam w taką podróż po Polsce. Ja szukam tego,
co pozostało w nas, Polakach, teraz. Robię to ze swojej perspektywy, o swoich doświadczeniach piszę, o swoich poszukiwaniach, takich bardzo czasami prostych, które dają zaskakujące wnioski. Na przykład z takich lżejszych tematów to jest jedzenie pożydowskie, gdzie w pewnym momencie w tym kaliszu, o którym wspomniałam, Hila Marcinkowska, polska Żydówka, mówi mi o tym, że takie pierniczki toruńskie, które wszyscy tak bardzo przecież lubimy, jemy je między innymi na święta Bożego Narodzenia, są koszerne. I to są właśnie takie opowieści. Jedne są lżejsze, drugie są no już takiej cięższej kategorii. Tutaj chciałbym się też na chwilę zatrzymać, ponieważ ciężko z tobą się umówić na wywiad, bo jeździsz, cały czas rozmawiasz o książce, odbywasz spotkania z czytelnikami. Jakie jest nastawienie czytelników? Oni przychodzą już po przeczytanej książce, czy bardziej się interesują najpierw dowiedzieć się, o czym jest książka? Wiesz, to bardzo różnie i to zawsze jest tak na spotkaniach autorskich, że na początku to są ci czytelnicy, którzy przychodzą, bo jest nowość, a późniejsze te spotkania już to są dyskusje, już przemyślenia po przeczytaniu, więc na razie jest taki pośredni etap. Dużo osób już przeczytało, ale dużo ciągle nie. Natomiast wiesz, ja miałam początek bardzo trudny, no bo właśnie gdy wydawnictwo Znak, które tą książkę, Znak Koncept, które ją wydało, ją reklamowało, to właśnie idąc tym torem myślenia pożydowskie równa się mienie pożydowskie, faktycznie spotkał mnie bardzo mocny hejt, bardzo przykre takie sytuacje, wręcz uważam, że obrażanie, no ale to się uspokoiło, gdy książka już się pojawiła, gdy już zaczęto mówić, pokazywać, o czym ona jest, że to jest książka przede wszystkim o tożsamości, o kulturze, pamięci właśnie. Natomiast, a teraz no, absolutnie mam, na spotkania przychodzą przede wszystkim ludzie, którzy są tą tematyką zainteresowani, a okazuje się, że bardzo dużo w Polsce osób jest tematyką pożydowskości zainteresowanych. Zdarzają mi się na spotkaniach osoby, które widzą w tej książce jakiś rodzaj prowokacji, albo one mnie pytają, po co na przykład ja przypominam o tym, że na przykład Jan Brzechwa czy Julian Tuwim mają pochodzenie żydowskie, są Polakami pochodzenia żydowskiego, jakby uważają, że to jest nieważne. No i tu dotykamy ciągle tej kwestii jednak antysemityzmu, który jest bardzo mocno, uważam, w nas wpojony i jest bardzo duża grupa osób, która nie uważa, nie dopuszcza do siebie myśli, że jest antysemitami, a jednak w pewien sposób postawy antysemickie pokazuje, właśnie chociażby pytając, dlaczego. Z pewnością również miałaś kontakt ze środowiskiem właśnie Żydów, którzy pewnie sięgnęli po tą książkę i zapewne się z tobą spotkali. Jaka jest reakcja ze strony właśnie środowiska? Wiesz co, no, ciężko mi też mówić o środowisku, bardziej wolałabym indywidualnie, ale no, byłam teraz gościnią na festiwalu Simcha, Festiwalu Kultury Żydowskiej we Wrocławiu. Sama jestem zaskoczona popularnością spotkania, bo to był akurat taki dzień w środku tygodnia, wtorek, wydawało mi się, że parę osób przyjdzie, to zaskoczenie było. Natomiast, więc to tym bardziej jeszcze jakby pokazuje, że my w Polsce chcemy o tym pożydowskim rozmawiać, to naprawdę nas interesuje, no bo to jest częścią nas. My się uczyliśmy na wierszykach pisanych przez twórców żydowskich, na piosenkach, o czym piszę też w książce, przypominając na przykład Juliana Stadlera, który śpiewał taką piosenkę, nie wiem, czy słyszałeś, Wioko nikłe, jak się postarasz. Tak, także to są takie historie. Natomiast wiesz co, no, też pewno kolejne spotkania, które gdzieś tam już mam poumawiane, niedługo będę na festiwalu też kultury żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim, więc tam się pewno też będę jakby bardziej już śmielej, bo więcej tych spotkań moich było jednak na Dolnym Śląsku. Rozpoczynałam promocję od Krakowa, ale to był początek, jeszcze prawie nikt książki nie czytał, więc nie mogło być tych opinii. Natomiast teraz już jadę w Polskę i, no, i sama jestem ciekawa, jak na Dolnym Śląsku czuję się dobrze, pewnie, wiesz, jednak poza Dolnym Śląskiem trochę inaczej, no zobaczymy. Miałem okazję gdzieś w sieci znaleźć twoje spotkanie z młodzieżą, zupełnie inne spotkanie niż spotkanie z czytelnikami dorosłymi. Tak, te spotkania z młodzieżą są w ogóle bardzo trudne. Taka jest prawda dla mnie. No, mam wykształcenie między innymi pedagogiczne, ale mimo wszystko nie uprawiam zawodu nauczyciela. To jest bardzo trudny zawód, bardzo wymagający i zawsze po takim spotkaniu sobie o tym przypominam i chyba cieszę się, że jednak zostałam dziennikarką, a nie nauczycielką. Natomiast ja spotykam się w tej chwili z młodzieżą, bo przywiozłam taką wystawę na Dolny Śląsk z Muzeum Krakowskiego Galicja,
która jest poświęcona Żydówce, która była, urodziła się w Polsce i była więźniarką w jednej z filii Gross-Rosen. I zawożę tą wystawę do różnych miejscowości i tam w tych miejscowościach, gdzie ta wystawa jest, właśnie mam taki warunek, że nie chcę żadnych spotkań innych, tylko chcę się spotkać z młodzieżą, bo uważam, że młodzieży powinno się te historie opowiadać, muszą mieć świadomość, że coś takiego się tutaj wydarzyło. Tym bardziej, że ich na świecie nie było, kiedy te niektóre historie... No nas też, wiesz, de facto. Tak, nas też. Na koniec, powoli zbliżając się do końca, wiem już z poprzednich naszych rozmów, że zawsze jakaś taka była presja, ażebyś stworzyła następną książkę. Czy już jest jakiś pomysł, żebyś napisała kolejną, albo już pracujesz nad czymś? Tak, pracuję nad kolejną książką. Trochę odchodzę od tematyki, którą do tej pory się zajmowałam, ale nie odchodzę od Dolnego Śląska. Jest to takie dla mnie samej trochę to, co robię teraz, zaskakujące doświadczenie, bo zwróciło się do mnie jedno z ogólnopolskich wydawnictw z propozycją. Trochę się zastanawiałam, no ale zdecydowałam spróbować, bo trzeba chyba próbować też różnych rzeczy, ale absolutnie nie to nie jest tak, że nie mogę. Absolutnie nie jakby tej sfery zainteresowań nie zostawiam. To jest tylko taka chwilę, wiesz, taka. Myślę, że bardzo ciekawa też i pożyteczna rzecz powstanie z tego. Jest to na pewno wielka przygoda, to co teraz robię. Ale wiesz, jeszcze wrócę do tego, co zapytałeś, jak środowiska żydowskie reagują. Tak. Bohaterką mojej książki jest Leja Haja Rozwadowska, mieszkanka Wałbrzycha, hasydka z Wałbrzycha. I to my się poznajemy w przedziwnych okolicznościach, bo poznajemy się w Kielcach, kiedy są obchody rocznicy pogromu kieleckiego parę lat temu. I jakby tamta historia jest punktem wyjścia do opowiedzenia historii Lei. I ta historia jest bardzo taka reprezentatywna dla losu wielu tych osób pochodzenia żydowskiego właśnie, które na Dolnym Śląsku były po II wojnie światowej. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję. Państwa i moim gościem dziennikarka, pisarka Agnieszka Dobkiewicz. Oczywiście zapraszamy Was do śledzenia portalu Regionale Info. Zaglądajcie na Sportowy Wałbrzych i na YouTube Sportowy Wałbrzych, gdzie obejrzycie pozostałe inne wywiady Regionale, Teta, Ted. Jeszcze raz Ci dziękuję. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.